Powstaliśmy we wrześniu 1999 roku jako trzecia wówczas baza produkcyjna Toyoty w Europie. Niespełna 2,5 roku później, 10 kwietnia 2002 roku, z taśm montażowych zaczęły schodzić pierwsze seryjnie produkowane skrzynie biegów do Toyoty Yaris. Tę datę uznajemy za początek funkcjonowania zakładu w Wałbrzychu. Dwa miesiące później, 7 czerwca 2002 roku, Toyota Motor Manufacturing Poland została oficjalnie otwarta przez ówczesnego prezesa Toyoty Fujio Cho i premiera Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Millera. Początkowo działały tylko dwie linie produkcyjne – montażu i obróbki obudów. W pierwszym roku wyprodukowaliśmy ponad 20 tysięcy skrzyń biegów, czyli 20 razy mniej niż obecnie. Z końcem 2002 roku w fabryce ruszyły linie obróbki wstępnej, cieplnej i wykańczającej, a z początkiem 2003 roku również nowa hala kuźni. W 2005 roku ukończona została pierwsza i największa jak dotychczas rozbudowa zakładu. Fabryka w Wałbrzychu powiększyła się o halę odlewni, nową halę montażu skrzyń biegów, halę silników oraz nową część kuźni. Ten nowy projekt inwestycyjny związany był z rozpoczęciem produkcji skrzyń biegów i silników dla naszego największego obecnie odbiorcy, fabryki TPCA w Kolinie w Czechach. W 2008 roku ukończyliśmy kolejną inwestycję, czyli budowę hali montażu skrzyń sześciobiegowych.